Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest Catering Pomelo. Bardzo częstym problemem jest to, że na początku idzie szybko, a potem ta waga gdzieś tam staje w miejscu. Jak powinien wyglądać ten proces odchudzania poza tym średnim spadkiem wagi miesięcznym, o którym wspomnieliśmy, i jak wychodzić właśnie z diety, żeby stała się naszym stylem życia? Mm -hmm. To też jedną z rzeczy, którą ja bardzo polecam, żeby się przynajmniej trochę mniej frustrować dietą, to to, żeby nie porównywać sobie w ogóle pojedynczych wyników na swojej wadze. Czyli no nie to, że dobra, dzisiaj ważę nie wiem, 61 kg, i to znaczy, że to jest kilogram więcej, niż bym chciała, więc wszystko stracone. Tylko, żeby sobie porównywać wyniki, które są średnimi z tygodnia. I tutaj też trochę nam technologia może pomóc, bo na przykład są wagi, które dzisiaj się synchronizują z telefonem. i Nawet nie musimy tego sobie przepisywać, nie musimy tego analizować, tylko po prostu mamy to, to w apce wyświetlone i to jest spoko sprawa szczególnie dla osób, które się tym denerwują, tak? Więc to jest ważna rzecz, żeby no nie patrzeć ten pojedynczy wynik. I ty, ja pracuję z pacjentami i pokazuję im to, że żeby patrzeć na te średnie z tygodnia z tych kilku pomiarów, dwóch, trzech, czterech, które oni zrobili to relatywnie rzadko starza się za zastój. A jak się spojrzeć w perspektywie dwóch, trzech tygodni na średnie, to relatywnie rzadko się zdarza, żeby tego progresu w ogóle nie było. Więc to jest taka jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Dobrze jest też i to jest takie bardziej psychologiczne niż um, takie dietetyczne, ale najlepiej w ogóle zapisać, na przemyć w głowie taką myśl: po co ja to robię? W sensie takim, że co jest w ogóle moim celem? Bo my czasem coś zaczynamy i nie zawsze do końca mamy zdefiniowane, jakby, co jest naszym celem, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć, tylko to jest takie, no nie do końca dopowiedziane. I żeby sobie to przypomnieć, jak mamy gorszy moment, to sobie zobaczmy, że tą karteczkę, dobra, wakacja teraz jest trudniej, ale to jest mój cel, tak? Chcę, no powiedzmy, nie jestem, że jakiś super szlachetny cel, ale powiedzmy, że tym celem jest, żeby dobrze wyglądać na wakacje, tak? To jest dla mnie ważne, te wakacje się zbliżają, przypominam sobie sobie i też będzie troszkę łatwiej w tym momencie. Więc to taka druga sprawa. I, a jeśli chodzi o samo wychodzenie z diety, to są dwie szkoły wychodzenia z diety. Jedna taka, że powinniśmy zwiększyć te kalorie od razu i w sensie po prostu, by wrócić na swoje zero energetyczne. Druga szkoła jest taka, że powinniśmy po prostu dokładać, nie wiem, po 100-200 kalorii co tydzień, aż w końcu tam się ta waga zatrzyma. Oba podejścia są dobre w zależności od kontekstu. Natomiast moim zdaniem pierwsza rzecz, którą, o której powinniśmy pamiętać, jeśli wychodzimy z diety, to jeśli kończymy dietę, tak w sensie dietę redukcyjną, to nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, w której jesteśmy na diecie, na której jesteśmy głodni. To znaczy powinniśmy raczej zwiększyć te kalorie na tyle, że nawet jeśli będziemy trochę tracić masę ciała, to żebyśmy nie byli po prostu głodni, żeby to już nas nie męczyło, żebyśmy byli po prostu z tym okej, okay, ile, ile jemy, nawet jeśli trochę tą masę ciała tracimy. A to, czy należy to zrobić jakby... Drastycznie wrócić na swoje zero energetyczne, jak to się mówi, czy raczej to zrobić po prostu stopniowo, to w dużej zale mierze zależy od tego, jak mocna to była redukcja. Jeśli ktoś, na przykład, szykował się na zawody sylwetkowe, to jest bardzo specyficzna sytuacja, no ale powiedzmy, że może ktoś słucha nas, kto coś takiego robi, to raczej powinniśmy wracać na zero energetyczne, bo jesteśmy naprawdę mega wygłodzeni po czymś takim. Jeśli ktoś no, szykował się nawet na te wakacje, ale wie, że ta redukcja wyszła bardzo mocno, ma niski poziom tkanki tłuszczowej, jest tym mocno zmęczony, to też raczej na zero energetyczne. Ale jeśli ktoś chciał sobie schudnąć, nie wiem, te powiedzmy 3-4 kg, to mu się udało, czuje się dobrze, nadal nie ma niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, to można sobie pozwolić na takie stopniowe wychodzenie z diety. Czyli sobie dokładamy na przykład 200-300 kalorii, i nawet jeszcze troszkę chudniemy, ale już to powoli sobie stabilizujemy tą wagę i sobie dokładamy te kalorie, aż będziemy na takim poziomie, gdzie ta waga się po prostu zatrzyma. nam. No i to głównie właśnie od tego zależy. Tak? Jeśli redukcja była mocna, to dajemy te kalorie na zero, żeby już nie być na redukcji. Jeśli ta redukcja była spokojna, czujemy się dobrze, niewiele straciliśmy relatywnie to można dołożyć te kalorie i po prostu sobie tak ustabilizować, spowolnić ten spadek, a potem żeby on się zatrzymał. Podobał Ci się ten odcinek? Chcesz więcej? Kliknij w jeden z polecanych filmów i ciesz się kolejnymi odcinkami Pomelo Health Podcast.